dzisiaj organizujemy manifestację z okazji Dnia Kobiet. Organizujemy ją dzień wcześniej, ponieważ uznałyśmy, że 8 marca jest Dniem Kobiety Pracującej, a dzisiaj powinniśmy świętować to, że jest Dzień Kobiet i chciałybyśmy z tej okazji powiedzieć o ważnych sprawach dotyczących sytuacji kobiet w Polsce. Mamy dyskryminację na rynku pracy, znacznie niższe zarobki kobiet na tych samych stanowiskach, na których pracują mężczyźni. Kobiety zarabiają mniej więcej 20-30% mniej. Kobiety są również dyskryminowane przez bardzo surową i restrykcyjną ustawę antyaborcyjną. Jest utrudniony dostęp do edukacji seksualnej i do taniej antykoncepcji. Tematem tegorocznej manifestacji jest cenzura w sztuce i cenzura w życiu publicznym. Punktem wyjścia dla naszej manifestacji w tym roku był proces Doroty Nieznalskiej, artystki, która została skazana za obrazy uczuć religijnych. Chciałybyśmy solidaryzować się z nią i zaprotestować przeciwko kościelnej cenzurze w życiu publicznym i w sztuce. Spotykamy się dziś w dzień wolny, by świętować przypadający na jutro Światowy Dzień Kobiet. Tematem tegorocznej manify jest cenzura oraz coraz brutalniejsza ingerencja Kościoła katolickiego we wszystkie aspekty życia społecznego i politycznego. Mimo że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje wolność tworzenia, wolność wypowiedzi, cenzura wdziera się do świata sztuki i mediów. Zamyka się nam usta przy pomocy argumentu o obrazie uczuć religijnych. W trosce o moralność szerzy się nienawiść do inności, homofobię i dyskryminację. Pod pomnikiem Wyszyńskiego Młodzież Wszechpolska zorganizowała swoje demonstracje.
która polegała na tym, że 50 krępych facetów gotowych do bójki wrzeszczało hasła takie jak obóz koncentracyjny dla lesbijek albo jakieś rzeczy łączące feminizm z Millerem, co jest zupełnym absurdem, bo feminizm w Polsce nie ma nic wspólnego z władzami polskimi. Doszło do bardzo silnych przepychanek i oprócz tego do wielkiego oburzenia, ponieważ hasła, które były krzyczane przez Młodzież Wszechpolską, są z hasłami skandalicznymi. Znaczy, takie hasła nie są po prostu w żaden sposób akceptowalne. Odwołują się do Holokaustu, który jest sprawą, która no, nie powinna się powtórzyć nigdy. Tymczasem oni ewidentnie żądają, żeby coś takiego się stało.